Kasia, mam dla Ciebie takie pytanie. W związku z doświadczeniem klienta, czym w ogóle to słynne CX, czyli to Customer Experience jest i dlaczego warto je mapować? Doświadczenie klienta jest jednym z najważniejszych elementów przy dostarczaniu mu w ogóle wartości, czyli w momencie, kiedy dostarczamy produkt czy też usługę, dostarczamy pewne doświadczenia. Mówimy tutaj o obsłudze klienta, o kontakcie chociażby z pracownikiem pierwszego takiego frontu, jak to się mówi. I zawsze gdzieś wokół tego dostarczania jest pewnego rodzaju doświadczenie. My powinniśmy w ogóle zdefiniować sobie, co u nas w naszym biznesie, przy naszych usługach w ogóle znaczy doświadczenie. Czyli jakie chcemy, aby ono było dla klienta. Czym jest negatywne doświadczenie? Czym jest pozytywne doświadczenie w styku w ogóle z tym, co robimy, co dostarczamy, wyobrazić sobie lub w ogóle mieć też wpływ na jego projektowanie. Tutaj, jeśli chodzi o mapowanie tych doświadczeń, to słowo mapowanie, to po prostu analizowanie, jak na w konkretnych momentach, kiedy klient ma z nami do czynienia, to doświadczenie właśnie powinno wyglądać. I teraz na przykład sprzedając chleb, możemy różne doświadczenia tak naprawdę dostarczać. Mówimy tutaj o sprzedaży na przykład chleba w supermarkecie, gdzie wchodzisz i oczywiście masz dużo różnych innych elementów, ale też porównując to na przykład ze sprzedażą pieczywa w piekarni rzemieślniczej, gdzie mamy zapach, gdzie mamy styk na przykład z piekarzem, gdzie w ogóle są na przykład sprzedawane dodatkowe jakieś delikatesowe produkty, no jednak te dwa doświadczenia, chociaż sprzedaży z tego samego produktu, mogą być zupełnie inne. Więc warto je analizować, a najpierw warto je zdefiniować, ale też warto je analizować i stworzyć sobie taką przestrzeń do ciągłego badania tego, jak klienci doświadczają tego, co im dostarczamy, bo to będzie centralny element w ogóle dostarczania produktów i usług przez nas. Czyli dobrze rozumiem, że mamy chleb, który jest produktem, ale to jest cała usługa dookoła tego, więc tak naprawdę wszyscy z nas oferujemy usługi. Tak, tak można powiedzieć i tak mówi metodyka Service Design, że tak naprawdę każdy produkt jest ubudowany usługą, bo właśnie chodzi o doświadczenie, chodzi też o element dostarczania chociażby takich kwestii jak obsługa klienta, czy też mamy do czynienia po prostu z całym procesem, który nas prowadzi do zakupu tego produktu. Więc nie możemy mówić tylko i wyłącznie o takiej wymianie dóbr, jak kiedyś w ekonomii dawno, dawno temu właśnie to wyglądało. Zgadzam się z Tobą, Kasia.